Scenariusz końca świata na poziomie normalnym. No i dobrze, w takim razie wychodzimy. W ogóle tam można było zaobserwować, że za 15% potencjał, jak się uda, będzie aż 540 tysięcy, więc no, kasa jest potężna, kasa jest duża. No dobra, zobaczmy, jak w takim razie wyjdzie nam scenariusz końca świata, akt trzeci. No i dobra, dojechaliśmy w takim razie. Ja mam do wyboru albo Kędzierego, albo Barreiga. Kogo wybierze drużyna? Dobra, pan host wybiera, że jedziemy Kędzierim. Brrr. Walnął go. Dobra, wkręcę się ogarnęli. Jedziemy. W ogóle nie wiem, jakim cudem, ale mój pojazd jakoś to przetrwał. Dobra, w końcu dojechali. Czołgiem troszeczkę to trwa, zanim się dojedzie. Ogólnie sam kierowca ma oczywiście najlepsze możliwości. Bo on po prostu, wiecie, będzie strzelał. Ja mam chyba może drugie najlepsze, mam karabinek od razu, bezpośrednio. To też jako tako to pomoże. I dobra, tutaj nawalamy do nich. To jest oczywiście najlepsze tutaj właśnie rozwiązanie, żeby do nich od razu tutaj nawalać. Tam będziemy mogli sobie wyjść. I teraz zasuwamy. Co jest ten od razu z minigana? Tam będzie, pamiętam, że duży właśnie. O, chyba nawet nie, jeszcze go nie widzimy. Nie. O. Mamy restart. Aleksander 240199 nie żyje. No cóż, no niestety, no. O, 14 tysięcy. No cóż, kolejna próba. Może w tej próbie chociaż zniszczymy skrzynki. Dość przeczuwam, że nawet skrzynek nie uda nam się zniszczyć. Ale no nic, no trzeba próbować. Trzeba pomóc wbić cel dla społeczności. Chociaż ja nie wiem, czy teraz właśnie nie będzie lepszym sposobem to od razu wejście do czołgu. O, i się nie wbił. No i kurde, zginąłem. Bo to jest, tak ogólnie mówię wam, właśnie dobry sposób, wbicie do czołgu, ale on zrobił tyle kółeczek, że no niestety się nie wbiłem. Jedyne co, to tylko straciłem życie dla drużyny. Ale jeżeli chodzi... Kurde, tutaj coś jest, tam nawet z Railgana na gościu nawalam, tutaj naprawdę ostro leci. Ja nawet ledwo zupełnie widzę tych gości. O, mamy okrąż dziada. Ten gościu, ale on podchodzi za blisko. To nie można tak blisko podchodzić, bo to jest bardzo niebezpieczne. Dobra, teraz tam na samym końcu mamy do pokonania największego gościa. W zasadzie sposobem, żeby ukończyć ten napad, tylko i wyłącznie jest to, żeby właśnie działać na spokojnie. Bo pokonali tam z drugiej strony tych gości. Teraz tutaj będziemy mieli kolejny checkpoint. Jeżeli nikt z nas nie padnie, ale tutaj już pamiętam, że nie ma nikogo. Dobra, tutaj mamy checkpoint kolejny. Otwórz te drzwi. No, to jest właśnie ciekawa, bardzo ciekawa ta w sumie konserwacja, co nie? Tu właśnie się zasam kłócą, że nie da rady tego otworzyć, co nie? I właśnie tutaj ich bardzo prowokuje, bardzo łatwą manipulację, nie? I dobra. Teraz zaczynamy tutaj kolejne naszą starcie. Można powiedzieć, że te trudniejsze. Tutaj trzeba właśnie wszystko na spokojnie działać. Oni akurat są tutaj dosłownie wszędzie, te boty. No to ja idę za hostem. Będziemy we dwóch. Jak będziemy we dwóch chodzić. Dobra, widzę, że oni już się tam włamują. No niech sobie działają. My tutaj będziemy walczyli teraz z falą tych botów. Oho, tutaj jest. Na blisko, doleczmy się. No bo tutaj wychodzi. No trochę idzie mu ta włamywanie się, bo ja wiem, jaka ta minigierka jest. Może uda mi się dopchać. To zobaczy, to wam pokażę. Udało się mu to zhakować, więc teraz ja przebiegnę i spróbujemy teraz wam pokazać, jak to wygląda. Ogólnie moim zadaniem jest zniszczenie takich niebieskich cosiów, jak widzicie. I nie mogę zniszczyć czerwonych cosiów. I zmieniam sobie ten laserek za pomocą... Dobra, to teraz tylko tym trzeba będzie dorobić. Dobra, teraz mam nadzieję, że ochronią mnie zanim wyjdę. Dobrze. Tego dobicie. Włamałem się pierwszy. Pierwszy zdążył. Ty, to samo się wylosowało. A nie, dobra, prawie, że to samo. Bo nawet to samo. Nie no, prawie, że to samo. Dobra, teraz już będzie okej. Teraz tylko trzeba wystarczy w sumie wyczekać. No i został ostatni nam. W ogóle swoją drogą, jak ktoś z was się zastanawia, to tutaj mamy takie zadanie, żeby robić w ogóle 50... chyba 80 headshotów było. Czy tam 100 headshotów? Było na elitę.
Dobra, znowu się udało mi dostać. No bo to już mi nie będzie potrzebne. Teraz tylko tym będzie trzeba tutaj operować. Widzicie, w parę sekund dosłownie to robię. Teraz musimy dokończyć tych wszystkich botów, co są tutaj, więc dosłownie tylko wystarczy, żeby nikt z nich nie padł. Dobra, teraz już czekam u samej góry, bo teraz musimy zacząć atak. Dobra, ja od razu już nie wiem, polecę na jakieś B, C czy coś w tym stylu. Oni się zapewne zajmą tymi innymi, a te co będą daleko, to raczej im po prostu umknie uwadze. A przynajmniej ja myślę, że to będzie wyglądało. Jak tu widzicie, na przykład B. Więc zniszczyłem dwa cele. Czy na rzecz też dam radę dolecieć? Niech kurde jeszcze troszeczkę przejedzie, bo jak jest w tunelu, to tak średnio można. Widzę, że jeden gościu też już czekał. Teraz w zasadzie idziemy już po samego właśnie Eivona. To już jest akurat ta prostsza część. Jakby wiecie, tu już nie mamy praktycznie nie wiadomo co. Tu się już nie będzie działo. Już nawet chyba nie ma. W ogóle... Co tutaj jeszcze jest? Chyba to już właśnie mówię. Chyba to już nie ma w ogóle żadnego tego dużego. Trzeba tutaj trochę uważać, żeby samemu siebie jeszcze nie walnąć, bo tu są jeszcze ładunki, które idzie się pozbyć. Udaj się do Silosu. Jegiem! Jak tu już jesteśmy, włączy nam się cutscenka i kolejny checkpoint. Kurde, szczerze powiem wam, nie wierzyłem do samego końca, że to w ogóle się uda, ale chyba mogę mówić już o sukcesie, bo kurde, no nie spodziewałem się, że uda się naprawdę nam to zrobić. Tylko jeszcze będzie problem z tym, jeszcze będą musieli oni wylądować. Dobra. Gościu pokonany. Lecimy do bazy. Dobra, teraz tutaj podwozie trzeba dać. I zlecieć w dół. I tu. No. Dawać, dawać, dawać. Pułkownik też. Ląduj. O. Tu był checkpoint. Do góry nie. Tu musi być. Na dole. Kurde, siadło. Naprawdę się nie spodziewałem, że to powiem. Ale... Akt trzeci z randomami się udał. Więc dorzucam do celu 4,5 miliona... 4,5? Nie, 3 miliony 600, bo to było na poziomie normalnym. Więc 3 miliony 600 dorzucam do celu zrobienia w nabadów. Coś dorzucam od siebie ogólnie. Jakoś to będzie możliwe pewnie, żeby dorobić się tego. O, to jest w ogóle najlepsze zdanie, które mówią. Udawajmy, że to się nigdy nie wydarzyło. Dokładnie, akt trzeci nigdy się nie stał. Powtórzymy go jeszcze. No nie raz, czy coś. Ciężko powiedzieć. Baza byłaby ciekawa właśnie, gdyby była solo. Scenariusz części końca świata zaliczony. 3 miliony 600 dorzucane do celu, z czego faktycznie dostanie się 15%, czyli 540 tysięcy. Mówię, jest ciekawe jak byłoby dalej, gdyby nie było jednakże szybkiego restartu, ale no cóż, no... Ciekawe jaki byłby czas, ile było headshotów i tak dalej, i tak dalej. No cóż, napad zaliczony, więc w takim razie... To by było na tyle, więc do następnego, cześć!